Witam wszystkich. Dzisiaj chciałem podjąć temat przekąsek i batonów. Przekąski, batony, ciasteczka są stałe w naszej diecie. Wiadomo dlaczego. Są szybkie i konwencjonalne. Możemy je rozpakować gdzieś w 5 minut. Nawet nie trzeba tego odżywać w mikrofali. Dlatego też osoby, które dbają o zdrowie, ciało i sprawność, sięgają po wersje sportowe, wysokoproteinowe, z muesli, wersje organiczne, jakiekolwiek. Strasznie dużo jest tego na rynku, jednak żadne z nich nie spełnia zdrowotnych standardów. Mają długą listę dodatków, białkowe mają, nie różnią się niczym od konwencjonalnych, tylko mają dodatek białka w większości kiepskiej jakości i wszystkie są w dość wysokiej cenie. Jest na to jedno rozwiązanie. Można szybko i łatwo zrobić samemu batonie. Więc postanowiłeś zrobić coś z swoim ciałem. Postanowiłeś zdrowo się odżywiać, zbudować, zwiększyć intensywność treningów, może chcesz się odchudzić, cokolwiek. Stwierdziłeś, że żywienie ci pomoże. Więc jesz zdrowe źródła białka, tłuszcze, dużo warzyw, owoców. Jednak w sytuacjach życiowych nie zawsze da się tak jeść. Nie zawsze jest to okoliczność. W tym momencie sięgamy po to, co robiliśmy wcześniej. Prawdopodobnie słodycze, szybko i łatwo i przyjemnie. Albo mamy długie przerwy pomiędzy posiłkami, kiedy dopada nas głód po 5 czy 4 godzinach, dopadamy cokolwiek. Nie musi być. Dobrze zrobiony batonik, dobrze zrobiona przekąska zagwarantuje nam, że dostarczymy odpowiednią ilość białek, zdrowych tłuszczów i węglowodanów bez zbędnej listy dodatków. Normalna osoba co robi w takiej sytuacji? Zaczyna szukać jakiegoś zamiennika, wchodzi do supermarketu, patrzy batonik musli, batonik organiczny dla sportowców, białkowy, dla kulturystów, niskowęglowodanowy, wysokowęglowodanowy. Lista się poszerza. Na rynku może jeden, dwa spełniają średnie standardy, mają dość wysoką cenę. Nie warto. Zróbmy same. Masło orzechowe, migdały, albo mąka migdałowa, orzechy, wiórki kokosowe, otręby, żytnie, pszenne, zarodki i tak jak dodatki, różnego rodzaju bakalie. Manipulując tymi składnikami, zmieniając je, możemy je dostosować do naszych celów, ale możemy sprawić, żeby były wysokowęglowodanowe i nadawały się w momentach, kiedy chcemy dodać trochę paliwa do treningów wytrzymałościowych, do wycieczek górskich, do biegów lub bardziej konwencjonalne, niskowęglowodanowe, które nadają się dnia codziennego i w momentach, kiedy chcemy schudnąć. Jednym z kluczowych składników większości deserów i batonów jest białko. Białko, odżywka białkowa o różnych smakach, od naturalnego, waniliowego, czekoladowego. Jednym z kontrargumentów może być to, że nie mam czasu zrobić batonik. Masz 15 minut w sobotę, żeby unieść składniki, włożyć do piekarnika, piec się będzie około 20 minut. W tym czasie możesz zrobić cokolwiek innego.